Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania z Gdańska wita Cię Alina Kaźmierczak. Każdy wie, bo nie jest to wiedzą tajemną, że mamy 2 rodzaje motywacji. Motywację wewnętrzną i motywację zewnętrzną. Motywacja zewnętrzna płynie z zewnątrz. To są pieniądze, to jest pensja, to jest pochwała, to jest wszystko to, co możemy dostać od innych, co jest nas w stanie zmusić do tego, żebyśmy coś zrobili. Motywacja wewnętrzna tkwi w nas. Ona wypływa z naszej potrzeby serca. Oczywiście wszyscy motywatorzy, wszystkie mądre książki mówią nam, że najważniejsza jest motywacja wewnętrzna, ponieważ jeżeli ją posiądziemy, no to będzie nam się chciało chcieć. Po weekendzie spędzonym z wspaniałymi kobietami widzę jednak, że ta motywacja zewnętrzna jest równie potrzebna. Bo jak się spotkają 3 nakręcone super kobiety, to powstają super pomysły. To jest taka niesamowita energia. My po prostu zaplanowałyśmy projekty na najbliższy czas i napędzamy się, dajemy sobie energię, dajemy motywację, a możemy jeszcze to, a możemy jeszcze tamto. I po prostu to powoduje, że oczywiście motywacja wewnętrzna wzrasta, ale dostajemy to z zewnątrz, czyli to jest ta motywacja zewnętrzna. Jaki wniosek z tego? Oczywiście jeszcze dopowiem. Ta motywacja zewnętrzna jest czasem bardzo krótkotrwała. I także jedno spotkanie nie wystarczy. Trzeba się spotykać, trzeba dalej tak jakby dawać sobie tą oliwę, dawać sobie ten napęd, ponieważ jeżeli po jednym spotkaniu nic dalej nie zrobimy, no to oczywiście ta motywacja będzie pikowała w dół. Ale jaki wniosek dla Was płynie? Jaki wniosek dla Ciebie płynie? Płynie taki, że korzystaj z motywacji zewnętrznej. Spotykaj się z ludźmi, którzy dają Ci powera. Słuchaj na YouTube, czytaj, szukaj takich osób, które są Ci w stanie dać paliwa, które spowodują, że zaczniesz myśleć inaczej, które spowodują, że zachce Ci się chcieć, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby ta motywacja zewnętrzna przeszła do naszego wnętrza i wtedy tak jakby już to będzie nasza wewnętrzna motywacja, która jest trwała. Szukajcie przyjaciół, czujcie się dobrze, bawcie się i motywujcie. Miłego dnia życzę.